Cześć Wam, tu Kloty z tej strony. Dzisiaj wybieramy się Żukiem w taką małą wycieczkę. Jedziemy do kogoś, którego znacie, ale to się dowiecie później, do kogo jadę. Ale Wam powiem, zdradzę Wam, że jedziemy po piec kaplowy. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia na miejscu. Znaczy, jak będę jechał ulicą, to też Wam pokażę drogę. Słuchajcie, lecimy Żuczkiem. Spokojnie. Tak, na lewocza temperatura, wszystko. Nie no. Cieplutko jest w Żuku. Nie można powiedzieć, że się zmarznie. Jedziemy w jedno miejsce. Chyba wszyscy już wiedzą gdzie. Jedziemy do Adriana. Słuchajcie, dojechałem do Adriana, zrobiłem mu serkę. Żyki są bezawaryjne, ale no niestety nieraz się coś takiego zdarza, że usterka wyniknie z niego. Zobaczcie, wszystko powróciło do normy. Woda jest ok. A to o. Witam serdecznie. Żyki z tej strony. A to ja, Kocyk. Dobra, słuchajcie. Małe awarie miałeś, ale dało radę dojechać. Jo, kurwa. Jedziemy ładować to? Płyty, kaple po piecu. Tak. Dla osoby potrzebującej. Dawaj. Jedziemy. Piesek. Odejdzie. Zaraz się zakupiemy. Myślisz? Kurde, popiszu? Ledwo poszedł. Jeszcze się ślizga. Tyłem, nie, przodem na razie. Kurde, to ja cię dałem, to przodem jak najbardziej jedziesz tam, żebyś później to tyłem. Sobie. Koło krajzegi będziesz musiał tak stanąć, nie? Tyłem cofnąć wtedy, to na siłę. Żeby tu podjechał. Radę. Tak, po krajzegi będzie elegancko.
Krajzeger, puchy są nie mieć. No tak po środku, bo tam musimy za bizonem jeszcze troszeczkę kafle, wiesz? No. Dobra. Idziemy dalej. Kurde. Idziemy ładować. Dobra, słuchajcie. Będę to zabierał od Adriana. To nie dla mnie, bo ja mieszkam w bloku, ale dla osoby, która się tej przyda. A co, na domu nie ma? Chce nowy piec postawić, czy jak? Nie ma dom, ale ten będę robić z tego. Kominek? Nie. No piec taki kaflowy, żeby no. Wizualnie to wyglądało ładnie. Dobra, to wam pokazuję, co będę... O, tu masz całe drzwiczki, zobacz. Tego było. O, to wszystko wezmę, no. Dobra, jak załaduję, to wam pokażę. Ale szemut czy coś takiego, coś tam był w tych piecach, to nie było w środku. Nie? Nie. Coś tańszego było. Tak jak rozbierał, bo to jest... taki gościu zajmuje się stawianiem i rozbieraniem tych pieców, to ma taką tą nazwę. Z Dun, no. Z Dun to rozbierał. Szamuta, tak? Cegła szamotowa. Nie było. Dobra, spotkam się, jak załaduję. Zobaczcie, załadowałem już. Z Adrianem. Adrian trochę więcej nosił. Pomocy. Zobacz. Wszystko? Porządek jest zrobiony. O, pięknie. Może być. Wszystko. Oby służył, nie? Szkoda tylko wywalać po prostu. O, widzisz, kurwa, ile kurek. Tratuje trzymać na zimę? A babcia tak zawsze otwiera, to one sobie tutaj wchodzą, wiesz, jak... No, ciepło mają. Śnieg napada, a wiesz, w tych latach już nie ma śniegu. Nie ma zimy, nie ma śniegu. O. No, już załadowane, to teraz wyjedzie. Zamkniemy burkę. 200 kilo było, nie? Nie, ona lepiej dzisiaj nie jechało, będzie wygodniejsze. Co, jakby ogłoszenie? Kurde. A ona taka licha, wiesz? Kurde, tutaj biedni Niemcy mieszkali. Tutaj? Biedni? No. No zobacz, ta cegła też. Chcesz? Co? Tego chcesz? Zobacz. Chyba, że będę latem budował grilla z niej. Z niego. Zobacz, z niej znaczy się. Biedni ten. Niemcy mieszkali. To była taka drugiego sortu. A to chyba z góry, tam jest pewnie lepsza będzie. O, tu już jest lepsza. I to dobrałem. Może krzywy dom był? Może krzywy... Może od wiatru? Nie. No. Po niemiecka? A to został dom, czy na tym już stodoła stała? Tu? No. Z tego? To był mur. A. To mogło być ta cegła wybrakowana. No właśnie taka odsiąd. Ja. Odsiąd. Ona krzywa wszystko, wiesz? Ale niemiecka cegła... Dobra, żuczek zapięty. Jedziemy do góry, idziemy na kawę. Narka. Zapraszam na święto. To na pewno. Dobra, na razie. My jedziemy, Jarek zostaje w domu. Dobra, to jedźcie. Klucze masz. No. Cześć. Cześć. Dzisiaj zamiana na dziewczyny. Dobra. Możesz jeszcze zakończenie zrobić. No. Dobra, słuchajcie, pędzimy do domu. Do Bytowa mamy godzinkę czasu. Się rozładować, albo jutro się rozładuje. Dzięki za odwiedziny, Jarek. No. I żonce dziękujemy. Było fajnie, elegancko. Dzięki za kawkę, za rybkę. Wpadniemy może ten, do was na kawę jakąś. No śmiało, nawet na obiad. No. Wszystkich nie zaproszę, bo mam mieszkania dużego nie mam, ale zmieścimy się. Dobra, na razie. Ja, trzyma się, Adam. Cześć. Dobra, będziemy palimy żuka. Tego żuczka, zobaczcie. Kurę po łocie poszedł, nie? No to kurę ślizgo, to zobacz, jak koło mi obrudziło, ty.
Dobra. Słuchajcie, będę jechał do domu, to się zobaczymy, jeszcze coś nagramy. O, już wracamy od Jokera. Tu chyba nic nie będzie widać, ale tam piec jest załadowany. Ona. Jeszcze nam zostało jakieś 6 km do Bytowa. Wiedział, gdzie mieszkam, kus Gwarna. Tu zaparkować. A bo tu zaparkuję z tyłu. Gasimy żuczka, kluczyki wyciągamy. Jutro się pojedziemy, ale to wieje, aż dźwignię otworzyć. Dotykam. A jutro się pojedziemy rozładować. Dobra. Żuczek dzisiaj dostał. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do domu. Byliśmy u Adriana po piec, który jutro pojadę rozładować. Słuchajcie, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobał film, i dajcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, Klocek.